Prezydent Turcji, Erdogan, to jest postać niezwykła, jeśli chodzi o kwestie kurdyjskie, dlatego że w ciągu kilkunastu ostatnich lat jest to ten polityk turecki, który zrobił najwięcej w sprawie porozumienia z Kurdami, w sprawie wygaszenia konfliktu z Kurdami. Jego partia, Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, mogłaby być stawiana i była stawiana szczególnie w świecie arabskim za pewien wzór transformacji demokratycznej, udanej transformacji demokratycznej. Pamiętajmy, że Turcja przez wiele lat była dyktaturą rządzoną przez wojskowych. Armia miała ogromne wpływy w strukturach politycznych tego państwa. Erdoganowi na początku lat 2000 udało się te wpływy ukrócić, ograniczyć rolę armii i tym samym jakby obezwładnić ten ośrodek władzy polityczno-militarny, który był zainteresowany w nieustannym reprodukowaniu konfliktu z ludnością kurdyjską, konfliktu zbrojnego, wybrającego zresztą na bardzo wielu różnych poziomach. Erdogan wyciągnął rękę do Kurdów po tym, jak udało mu się aresztować przywódcę partii pracującej Kurdystanu, głównej organizacji kurdyjskiej w Turcji, Abdullaha Öcalana. Te rozmowy były na tyle skuteczne, że po kilku latach udało się doprowadzić do faktycznego zawieszenia broni. Ale co więcej, udało się doprowadzić do otwarcia drogi upodmiotowienia politycznego ludności kurdyjskiej w Turcji. Turcja jest krajem nacjonalistycznym, jest krajem, który nie uznaje mniejszości. 11-milionowa mniejszość kurdyjska przez wiele dziesięcioleci nie miała prawa do własnej tożsamości, do nazywania się mniejszością etniczną, nie mówiąc już o jakichkolwiek innych atrybutach tożsamościowych. To może nie udało się uzyskać w wyniku rozmów między Kurdami a władzami tureckimi w ciągu ostatnich lat, ale na pewno otwarto pewną drogę prowadzącą do rewindykacji statusu tożsamościowego Kurdów w Turcji. Powstała kurdyjska telewizja, język kurdyjski został zalegalizowany. Pojawiły się media kurdyjskie, kurdyjscy przedstawiciele pojawili się w parlamencie. No i niestety cały ten proces padł ofiarą wewnętrznych rozgrywek politycznych prezydenta Erdogana, który od kilku lat zmierza do konsolidacji, wzmacniania swojej coraz bardziej autokratycznej władzy prezydenckiej. Latem zeszłego roku w wyniku wyborów, w których Erdogan miał nadzieję wygrać taką wielkością głosów, aby doprowadzić do zmian w konstytucji, które by pozwoliły mu jeszcze bardziej wzmocnić swoją władzę. No, ta sytuacja doprowadziła do zerwania z Kurdami, ponieważ Erdogan oraz jego otoczenie uznali, że to niedostateczne zwycięstwo w wyborach spowodowane jest brakiem wsparcia ze strony środowisk związanych z armią, bardzo mocno upolitycznionych, jak już mówiliśmy. No, Erdogan dokonał takiego rachunku sił, w którym uznał, że opłaca mu się zerwać proces porozumienia z mniejszością kurdyjską po to, aby odzyskać wpływy w środowiska związanych z wojskiem, z armią. Zaoferować armii kolejną wewnętrzną wojnę, która będzie oznaczała ogromne nakłady finansowe na wojsko. No i będzie oznaczała przywrócenie tradycyjnej, wyróżnionej, bardzo mocnej pozycji politycznej armii i środowisk związanych na tureckiej scenie politycznej. I w rzeczywistości z czymś takim mamy dzisiaj do czynienia. Sprawa kurdyjska od wielu dziesięcioleci pojawia się w dyskursie publicznym, także w Europie Zachodniej, w świecie zachodnim, ale nigdy de facto kraje zachodnie, poza epizodem irackim, walk Kurdów o niepodległość, nie prezentowały jakiejś solidarności z dążeniami Kurdów do samostanowienia. No, Turcja stanowi bardzo ważny filar Paktu Północnoatlantyckiego na Bliskim Wschodzie, w związku z czym ta sprawa kurdyjska zawsze padła ofiarą pewnych priorytetów strategicznych i NATO,
no i także Unii Europejskiej, poszczególnych państw europejskich. Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo paradoksalną sytuacją, kiedy z jednej strony Stany Zjednoczone, także inne kraje zachodnie wspierają na różne sposoby kurdyjską partyzantkę, przede wszystkim w Syrii, ale jest ona związana z partyzantką działającą na terenie Turcji. Ponieważ jest to jedyna siła, która jest w stanie skutecznie stawiać opór i zwalczać państwo islamskie na terenie Syrii, także na terenie Iraku. Tutaj mówimy o peszmergach, czyli o organizacjach wspieranych wcześniej już przez Stany Zjednoczone. Z drugiej strony te organizacje w dalszym ciągu znajdują się na listach organizacji terrorystycznych w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych. Więc mamy do czynienia z sytuacją takiej kompletnej schizofrenii ze strony europejskiej. No i to jest sytuacja, w której oczywiście ofiarą pada przede wszystkim ludność kurdyjska, która jest wystawiona na represje ze strony państwa tureckiego. W ciągu ostatnich miesięcy tysiące Kurdów znalazło się w aresztach, w więzieniach. Natomiast no, z drugiej strony oczywiście mamy próbę grania kartą kurdyjską w tej rozgrywce, którą mocarstwa toczą na terenie Syrii kosztem mieszkańców tego kraju.